Dobry wieczór, misiaczki. Dobry wieczór. Jest już późno wieczorem. Co to było? New KQi3 Sport. Podsumowanie malutkie robimy, bo hulajnoga wraca, pakuję ją. Jestem w trakcie remontu łazienki i tak na szybcika będzie, bo małe porównanie. Pamiętacie? Pani Misiowa jeździła na motusie 10, Scotty 10 Lite, później tym i lepiej się jeździ Scotty 10 Lite niż tą hulajnogą dla niej. Ale zaskoczyła mnie pewna wiadomość, bo przyjechał taki znajomy z synem, bo szukają dla siebie hulajnogi. Ja mówię, no to przyjedź i oglądniesz, mam takie dwie hulajnogi, co mu się zobaczy, co mu się bardziej spodoba. W sumie wybór padł jeszcze na inną hulajnogę, ale opowiedział, co mnie zaskoczyło, że ta hulajnoga dla niego jest lepsza. I teraz pytanie, dlaczego? Znalazłem osobę, która potrafi powiedzieć, dlaczego ta hulajnoga jest lepsza i co sprawia, że New jest lepsze niż Scotty 10 Lite. Cześć. Hej. Przedstawiam wam moją córkę. Lat? 11. 11 lat, już prawie 12. I dla ciebie która hulajnoga była lepsza? Którą się lepiej jeździło? Myślę, że właśnie o tą. Czarną. New. Tak. New. A teraz powiedz mi, dlaczego ta hulajnoga dla ciebie wydaje się lepsza? Co sprawiło, że jazda na niej jest według ciebie lepsza? No, jest dla mnie o wiele bezpieczniejsza, bo jak motus Scotty 10 Lite bardzo gwałtownie przyspiesza i hamuje. A z tą, jak jeździłam, to było bezpieczniej. Jak przyspieszałam, to później zwalniało, że nie musiałam tak hamować, używać hamulcu. Wyjaśnienie. Hamuje po puszczeniu manetki gazu, hulajnoga zaczyna hamować. Jest to odzyskiwanie energii. Scotty 10 Lite jedzie swobodnie, jakby na luzie. Tutaj zaczyna hamować. Możemy dohamować jeszcze hamulcem przednim, więc pod tym względem jest wolniejsza przy przyspieszaniu. Maksymalna prędkość 20, której nie można zwiększyć. Jest aplikacja, bardzo fajna aplikacja. W sumie zrobiliśmy ponad 100 km na niej. Widzicie, łączy się z Bluetoothem cały czas. Można e-save, można ustawić sobie po prostu prędkość zadaną, którą w aplikacji można ustawić. Bardzo fajnie świecą, o wiele lepiej świecące światło w porównaniu do Scotty jest tutaj. I świeci od razu światło po włączeniu, takie dzienne bym powiedział. Coś jeszcze z twoich uwag? Tak, jak czasami chcę jeździć szybciej, to ta tak hamuje. Jak się chce pojechać tak szybko, żeby... Jak szybko i hamuje. To albo jedzie szybko, albo hamuje. Coś nie do końca jesteś... O to mi chodzi, że motus Scotty 10 Pro, jak czasem light chcę pojeździć na parkingu, gdzie nie ma aut, no, to mogę tak z nią skręcać, jechać szybciej. A ta? A ta to tak 20 km na godzinę, to trochę słabo. Trzeba by było trzymać. Czyli jednym sensem. To jest plus i minus. Moi drodzy, jest bardziej stabilniejsza, są szersze rączki w tej hulajnocy. Moim zdaniem. Większy podest, ładniejsza, ładniejszy design jest. W sumie tak jak pani Misiowa kiedyś powiedziała, że ta hulajnoga jest przeznaczona dla takiej młodzieży, no młodzieży takiej 12, 14, 16 lat. Jest ciężka, bo 18 kilo waży. Tak, cięższe niż motus Scotty 10. Tu mamy 11 kilo. Ja bym, jak miałbym wybierać dla siebie, to znaczy ja uwielbiam tą hulajnogą jeździć. Od czasu do czasu. Szybko wyskoczyć do sklepu, super sprawa niż tą.
niż moim sprzętem, którego jeszcze nie było, bo nie mam czasu zrobić takiego filmu. Natomiast tobie się bardziej, jeżeli miałabyś wybierać, to myślę, że ta by była dla mnie bezpieczniejsza. Ta by była już lepsza. Już miałam wypadek z kulejnogą. Ale to dawno temu i z mechaniczną kulejnogą, dlatego ubierajcie kask koniecznie. No i co, będziemy się żegnać z tą kulejnogą, będę ją pakował i oddawać. Dziękujemy firmie Barel za dostarczenie sprzętu do testów. I... No i dziękujemy i do zobaczenia następnym razem. Pa. 5 minut, szybko było chyba. A, i bardzo fajne składanie tutaj jest. Podwójne zabezpieczenie. Nawet jeżeli się otworzy, jak się otworzy, to ona się nie złoży. Dopiero trzeba dociągnąć ręcznie i jest składanie. Także bardzo dobre zabezpieczenie przed niechcący złożeniem. Tu jest bardziej, trzeba się postarać naprawdę, więc nie da się tutaj samemu złożyć. No tutaj nawet jakby nie był klik, słyszycie? Jakby nie był klik, to ona nawet jakby się tutaj ten zatrzask rozłożył, to tu nic się nie stanie, będzie dygotać, ale hulajnoga da znać, że nie jest zapięte, więc pod tym względem bezpieczeństwo przede wszystkim. Dobra, dzięki serdecznie za Twój komentarz do hulajnogi i widzimy się następnym razem. Mam nadzieję, że już w końcu skończę te filmy zaległe i przedstawię Wam to, co ja sobie kupiłem. Pa! Pa!